Zdrastujcie, soldaty. Sprawdźcie swój ekwipunek. Dobra, drużyna. Tak, będziecie, ustawcie kamerę radia na 120, czy 120, czy 120. Nie miecie odpoczynku. Załóżmy, nie wyrażam. Okej, wier też, soldaty, ustawiamy częstotliwość radia krótkiego na 133. Powtarzam, Adin 3-3. Potrzebujemy innego radia, towarzysz. Przyjął. Nie wiem, gdzie są skrzynie. Są za nami, widzę, w kierunku północnym, do przezbrojenia i po przezbrojeniu powrót na obecną pozycję. Dobrze. Dowódca telekrytów, ja muszę wynieść radio. Co, oddział musi. To nie dowódca, chyba na poranie. Okej, w takim razie, tak jest, sobie zmienicie. Zobaczmy tutaj, czy są jakieś skrzynki, żeby się nie pchać. Kiepsko. No, w takim razie odwróćcie się. Możecie polecieć po radia, przyzbroić się, od razu ustawić kanał, a następnie przyzbroić się już w typu broni, magazynki i oczywiście wrócę, wracać tutaj do szeregu. Czy uważam się, jaki tam już możliwość? Co to jest? Tak, tak. Sierżancie Kalis. Adin 3-3, 133. Tak toczmy. Że ja tu kurwa plecaków nie widzę. Profi, ty bierzesz nadajnik, czy ja? Mogę wziąć nadajnik. Zjadłem sobie coś mi. Nie ma amunicji do toachów? Mało. Weźcie sobie PTB, panowie. Dobra, zróbcie szereg. No nie rzucajcie na skrzynki. Sierżancie Kalisz, czy można mieć... Przypominam o PTB, tak jak powiedział. Powtórzcie. Czy można... Jedna jest strategia. Broń zmienić? Zależy na jaką. Jeżeli jest to broń szturmowa zwykła, jak najbardziej. Kało HMS. Kało HMS, jak najbardziej. Ja też lubię tradycyjną broń. Macie gdzieś plecaki? Nie, nie ma. Ja nie widziałem, że nie. Tak? Jak wątpię, operacja jest jak najbardziej szturmowa niż po cichu. Poza tym mamy ciężki sprzęt. Są gdzieś plecaki? Kapralu, profi. Jesteście w stanie powiedzieć mi, na jakiej częstotliwości jest to wszystko? A macie radia? Gdzie są radia? W skrzynce tej, co wygląda jak ładunkami. Dziękuję bardzo. Dzięki. Na 55 są w razie czego technicy. Panowie, musimy wypuścić. Jakie polecacie celowniki do hakacza? Żadne, wszystkie są brzydkie. Kolimatorowe. Tak widzę właśnie. Z maksymalnie przybliżeniem do 4 razy. Nie biorę żadnego. Gdzie są plecaki? Nie ma chyba. Nie ma? Kurde, nie mogę znaleźć radia. Gdzie jest radio? Radio jest tu po prawej. Radio jest wyglądało jak skrzynka z ładunkami wybuchowymi. Ni to żółte, ni to zielone. Frackowate. Dokładnie. 5 na 5. Kikson radio check. Słychać. Ustaw sobie rysunek. Sierżancie! Panowie, proszę was znowu w szeregu, w momencie gdy się przyzbroicie. Dobra, ustaw swoje kody kojkowe. Ale gdzie to tak już? Nie ma. Nie ma. Jeszcze macie 15 sekund, dosłownie 15 sekund. Jak najszybciej. Moskwa. Ktoś ma radio załączone. A kto mnie wyrzucił? Kikrząt.
zostajecie dowodzącym sekcją Krasną. Krasna grupa, to wy? Blaster, jesteście zwykłym strzelcem? Tak jest. Przyjął. Monkey AT. Ok, odejdźmy jeszcze kawałek. Bierzemy dwa pojazdy. Halo! Tego gatu tutaj. Kto mnie wywalił z gry? A go wypierdolę zaraz z butów. Weźmiemy jeszcze ten dojazd, który jest na Northeast. Zaraz przy namiotach. Te dwa pojazdy weźmiemy. Gazem pojadę ja, wraz z Ceglin i razem z Blasterem. Cała reszta, tak jak Norbi, Monkey, Mirek i Berani, pojedziecie tym Kamazem, czy cokolwiek to jest, które stoi z tyłu, Northeast. Drużyna przyjęła? To jest Noga! Ok, jeszcze jedno pytanie, mamy strzelca A. Noga! Odmawiam. Brak przyjął. Noga, kto mnie wyrzucił z gry? Naszym zadaniem oczywiście dzisiaj jest przejęcie dwóch miast. Palił z kim sonory? Jeden no, przy mi... Urale. Dziękuję. Będziemy nim poruszać się na początku drogą. Jaką częstotliwość? 133. 133, a DIN 33. Okej, teraz tak panowie. Na południe od nas będzie główna droga. Oddziały, sekcje niezależnie wyjeżdżają na tą główną drogę. Szukamy się i staramy się ustawić jakąś kolumnę, tak? Najważniejsze na razie znaleźć wyjazd z bazy. Okej, okay, jedziesz w pojazdy i ruszać. Czekaj na to, czek. Słuchaj, to wszyscy na razie na 5. Zapierdalaj szybko. Okej, okay, jestem. Okej, okay, Blaster prowadzicie, tak? Tak. Zajebiście. Okej, okay. Możemy ruszać, Blaster. Na południe będzie wyjazd. Nie wiem, czy gdzieś za nami nie jest ten wyjazd. Czekajcie, wysiądź może, zobacz. Rozumiem. Dobra. Nie da się wejść do tego pojazdu. Panowie z grupy sekcji Krasna do ciężarówki. Ej, Blaster, znalazłem wyjazd, jest na Southwest. Blaster Kalis przyjął wyjazd Southwest. Dobra. Mhm. Tylko, że tam jest oddział jakiś, nie wiem, omijając ich? Tak, dość rado się przycisnąć. Czek, nie wszyscy chyba siedzą u nas. Berani, radio check, słyszycie mnie? Też stoi obok. Boże. Berani? Tak? Ty masz się wyładować do ciężarówki z tego, co... Tak, tak, masz. Nie wiem, której. Uważaj, żeby cię nie potrącił. Okej, okay, jedź śmiało. Weź za tą, żeby widzieli, że my wyjeżdżamy. Dobra, skręcam na południe, tak? Kierunek są tu na drodze. O, chyba starszy im miejsce z tyłu, nie? Dobra. Okej, okay, drużyna, oczekuj. Okej, Irtysz, ustawcie się razem za gazem, jest zebranie dowództwa, więc niedługo się do was zwrócę. Sierżancie Kalis, jest problem. Wyjazd jest na west od was. Sierżancie Kalis, tutaj Norbi, jest problem techniczny. Tutaj Kalis, mówcie Norbi. Wsiedliśmy do pojazdu, z którego się nie da już wysiąść. Szantujecie. Niestety nie. Potwierdzam. What the fuck? W tym pojeździe. Kurwa mać. Znowu mapy pójdą w chuj. Z wiatrem. Przeminą jak zwykle. Czy nie jesteście? No bo ten pojazd był zamknięty, a muszę go trzymać. Tak, to nie wsiedli przez leśni przez okno, jak będziesz przez okno, to już nie masz opcji wyjścia. Okej, kapralu, nie wiem, porozmawiajcie z kapralem Pifikiem i zdecydujcie między sobą. W każdym razie dwie osoby na dwie mąki są w środku. Sierżancie Kalis, proponuję dać przypadki czarne na oczy i kamikadze. Niech jeżdżą.
Ja teraz nie zdaję. Kurwa mać. Norbi, ja wyjdź z serwera na moment. Nie mogą pokombinować. Norbi? Kali, spróbuj go wyrzucić z kolorza. Posłuchajcie. Spróbuj go wyrzucić z kolorza. Przyjął. No, no. Dobra, wyszło. Tak, Norbi może wyrzucić. Mąki to samo. Jest. Jak wsiądziecie do tego pojazdu, to wyjedźcie na drogę za gazem. Ja. No i było gruba. No i co to będzie? No właśnie, nie sobie się udało. No i to mają jakiś inny pojazd, co zacząłem. A to nie jest pojazd techniczny? Irytyż Norbi, czemu nie wsiedliście do tego pojazdu? Irytyż Norbi, tu Kalis, Ural, stoi i czeka na was. Kapral Cegli, jakim teraz naszym zadaniem będzie, co mamy zdobyć? To główne miasto Atira, czy mamy jechać na południe? Prawdopodobnie nasza Helka, bo jest na east od nas. To nie Helka, to jest wrogi odrzutowiec na south east. Tutaj Blaster podaje pozycję south east, wrogi odrzutowiec. Odległość około kilometra. Drogi samolot, jedy też uważajcie. A, uważajcie na nasz śmigłowiec. Komardia? A my nie mamy A. Mamy. My nie, ale... A ich jest więcej. Odkurzanie było, czy co? Jakby tak ten... Zaraz mi się amunicja skończy. Tu nie będę odkurzać. O kurwa.
Monki, Mirek, Belani. Co to kurwa było? Pakuje mi się do Wojala. O chuj chodzi. Jest wszystko w porządku? Tutaj ta lista potwierdza, ze mną wszystko ok. Do wszystkich proszę odsunąć się od Lala. Leci nas pojazd od South. Uwaga, wrogi pojazd leci na naszą bazę. South, East, Monki, South, jesteś East. Jesteś z nami w Uralu? Ewakuacja z bazy, z pojazdów, ewakuacja po mnie. Tu dwie dziesiątki latają. Panowie, wszystkie na sołd. Wszystko w porządku. Miałem farta jak chuj, prawie zginąłem. Przede mną plecie was 60. U nas też, Ural dostał. Mirek, przeżyliśmy. Mirek, skoczycie samodzielnie po tego Urala i podjedziecie tutaj pod konwój. Nie wiem, czy Ural idzie, bo on jest zniszczony. Byłem kierowcą. Okay. Mamy 8 miejsc w tym całym pojeździe naszym. Gdzie jest Mirek? Uwaga, ostrzał. Jerry, też kierunek i spiesza. Ja. Sierżancie Kalis? Tak. Jeśli następny raz będzie kołował tak nisko, ten AT-AT amerykańskie, mógł go eliminować? Tylko z broni krótkiej, żaden RPG. Przychodzimy z karabiny, tak? Za bardzo skupia. Okej, okay, dokładnie, za bardzo skupia. Norbi bierze z ludzi i ciśnie. O kur... kamienie. Wyłączaj ci mikrofon, operacja. To nie my. Krasna grupa, kierunek i pod kamienie. Morgan, Kikson. Panowie, pod kamienie, William. Raz. Kapitan Czerwi, też to słyszycie cały czas? Jakiś szum w głowie? Dokładnie. Co to może być? Tomiś. Moskatu i Irtysz porzucił pojazdy, przemieszcza się pieszo w kierunku East od bazy Nowosibirsk, odbiór. Na szczołk jedzie. Odejgam mikrofon. Okej, okay, przemieszczamy się pieszo. Krasna grupa, kontynuuj. Wzgórze 7-5, podaję koordynaty 1-2-1, przerwa 1-8-6, powtarzam 1-2-1-1-8-6, odbiór. Przyjął. O kurde. Co jest? Cały czas głosy mamy ze świata. Nie, nie, jest okej. Okay. Okej, okay, podążamy kierunek 113, kierunek 113. Ostrzał. Uważajcie, uważajcie.
Chyba dostał. Krasna grupa Abir. Krasna grupa w całości. Postrzeliśmy go z gloniatę. Krasna grupa, powtórz. Jesteśmy cali, zdrowi, samolot czerwony nad nami został trafiony z broni AT. Kalis przyjął, dobra, bo tak raz na. Raz na to Kalis, potwierdź 100% zniszczenie samolotu wrogowi. Krasna melduje, że nasz atak był w 100% skuteczny. Krasna melduje zniszczenie z broni RPG jednego samolotu wroga, odbiórki do samolotu wroga. Ok, ruszamy w ruchu. Moskwa tu jeszcze śmierci, że jeszcze się. Swoi na southwest. Przejął swoi southeast. Southwest. Southwest, southwest. To nasi, z oddziału. Krasna, tu Kalis, jesteśmy na wasz nord. Spoko, bez odbioru. Gawan, tu drużyna Irtysz, tu drużyna Irtysz, odbiór. Gawan, tu Irtysz, Krasna melduje, że jesteśmy na podanych współrzędnych. Krasna, to Kalis przyjąłem, Reko, kierunek East, perymetr Southeast. Chłopaki, my bierzemy East, Northeast. Moskwa, to Irtysz, odbiór. Moskwa, to Irtysz. Skrzyżowanie w punkcie 127-188 czyste. Ja też proszę o pozwolenie na przemieszczenie się. Moskwa, tu Irtysz. Skrzyżowanie w kwadracie 127-188. Odbiór. Krasna melduje, że kierunek south i prawdopodobnie czysty. Krasna, tu Kalis, Kalis przyjął, south east prawdopodobnie czysty. Krasna, tu Kalis, north east nasze też czyste. Oczekujemy, niedługo będziemy się przemieszczać. Krasna, ruszamy, kierunek east. Moskwa, tu Irtysz przyjął, Irtysz w ruchu. Ok, panowie, oczekujemy chwilę i zaraz będziemy się przemieszczać, kierunek east. Ja mam dobry celownik, już taki miałem, nawet nie zmieniałem. Jak w tej wersji. Mi się gwint wyrobił na śruby i lato, to zdjąłem. Okej, brzuchy. Irtysz, lewa tu, Irtysz, Irtysz przyjął. Mirek, tu Kalis, odbiór, gdzie jesteście? Zeszliśmy z gór, ze wzgórza w kierunek list. A Mirek, rozumiem, że cały czas jesteś z grupą Kras na odbiór. Nie, nie, Mirka z nami nie ma. Mirek,
Jurtysz. Okej, moja sekcja, oczekuj. Lena będzie potrzebowała wsparcia medycznego. Będziemy w ciebie potrzebować kaplanu cegli. Krasna, zostajecie na razie sami. My musimy wesprzeć medycznie drużynę Lenę. Zajmijcie skrzyżowanie w punkcie w kwadracie 127188. Będzie to wasze North East. Mirek do... Tu się rzadko nie zgłaszam. Z tej strony Mirek, straciłem przytomność podczas nalotu. Mirek, spoko, słuchaj, powiedz mi, gdzie jesteś, w bazie cały czas? W bazie, tak, w bazie. Rusz główną drogą w kierunku East, aż dojdziesz do skrzyżowania w kwadracie 127188. Zrozumiałem. Wsparcie medyczne podobno było. Tak, czekamy, Lena za nami. Widzę, właśnie tu biegają. Okej, wycofajcie się do niego, spokojnie, kopralu. Jeszcze do nich tam. Na górę i wracajcie, tylko będzie możliwe. Kaban tu Irtysz odbiór. Kaban tu Irtysz. Sekcja Irtysz zajmuje skrzyżowanie w punkcie 127188 odbiór. Kaban, ty też przyjął kabana, oczekujcie jeszcze chwilę, moi ludzie, że tam nie podeszli, odbiór. Tu Berani, Krasna, gdzie jesteście? Siódmy, перестроić się. Szóstoj, drży stroj. Dobrze, że od razu spierdoliliśmy stamtąd. No, dokładnie. Późno, nawet mieliśmy to szybciej zrobić. A zrobilibyśmy, gdyby nie ten pojazd. Tak. Ale co, 6 minut od nas nie zginął. Lena została w pierdol. 4 zostało z Leny, widzę. A z 7, 3 padło. Duża strata. Okej, ruszamy z Northeast. Teraz na grupa, czy jesteście na pozycji odbiór? Jesteśmy przy domku na west od skrzyżowania, jakieś 100 metrów od tego skrzyżowania. Krasna, Kalis przyjął, świetna robota, ja właśnie do was zmierzam, oczekuj. Przyjął, oczekuję. Mirek, tu Kalis, ile jeszcze ci zajmie dojechanie? Mirek, tu Kalis, odbiór. Tu Mirek. Jestem obok porucznika, zapytam się tylko, czy mi potrzebny jest pojazd, bo chyba jest mało pojazdów. Mirek, mieliście z buta zapierdalać, żebyście byli w połowie drogi. Zostałem zaczepiony przez porucznika, musiałem odpowiedzieć. Okej, przyjął, nie meldowałeś o tym, nie wiedziałem o tym, bez odbioru. Byłem w trakcie rozmowy. Kaban je też przyjął, list czysto. Krasna, tu Kalis, kaban z termowizji zbudował nam całą stronę East. East powinno być czyste. Drogą jedzie na szczur. Przyjąłem. Krasna, zielone światło, przemieszczacie się w lewą stroną drogi, kierunek East. Idziemy chyba w punkt kilu 2. Bijemy tu zaraz na przełaj. Albo czekajcie, zależy jak mamy siły. Wracajcie na lufę. O, jesteście, Lena. Tak. Ilu macie ludzi? Razem ze mną 6. 6, ładnie. Myślałem, że większa strata u was. Znaczyliśmy 2 osoby, ale... Jest nas zbyt mało, żeby rozdzielić się, uderzyć się miasto z dwóch różnych stron. Musimy wejść jedno z tamtych. Jak przynajmniej idziemy, to
tak. Jutrze. Ja biorę to może my sobie stronę, przyjdziemy. Okej, okay, także my sobie może przyjdziemy. Teraz na nasz po której stronie drogi biegniesz, są trzy na odbiór. To was strona drogi. Krasna przeskoczy na nord. Okej, okay, Lena, to wtedy tak? Ja też bierze w północną stronę, w samą od tej drogi, północną część miasta, tam gdzie wykosił. W razie czego prosi o wsparcie, ja będę robił to samo. Przeskoczyliśmy, poruszam się cały czas na list. Krasna, grupa Galis przyjął, Galis dołącza, nord strona drogi. Okej, okay, sekcja przebiegamy. Mirek, to sierżanta Galisa, jestem w drodze. Proszę o powtórzenie koordynatów. Mirek, tu Kalis. Cały czas podążaj na punkt kilo 3. My biegniemy drogą. Zrozumiałem. Poruszam się z tą drogą na list. Lena, jeden z moich ludzi tutaj podjeżdża pojazdem. W razie czego mogę was prosić o krótki postój, taki mi gotowy, jak mam naprawić go później? Jeszcze raz, bo bardzo słabo było cię słychać. Jeden z moich ludzi tu podjeżdża pojazdem, chciałbym prosić, jak już podjedzie, o taki 15-sekundowy postój, żeby on nie wyjeżdżał pojazdem na sam przód, żeby nie ściągać jakiegoś pojebanego ognia wroga na nas. Żeby on z tym się zatrzymać i dobiec. Ale to za chwilkę, dzięki bardzo. Puf. Okej. Mirek, to wy? Odbiór? Tak, to ja tym Uralem, tak. Lena, proszę postój. Postój wszyscy, Lena. Mirek, north-east, strona drogi. Wyjdź z pojazdu, dalej nie jedź. Dobra, panowie, obserwujemy south-west, west, south, south-east. Mirek, uważaj na lufę, omin ten czołg i biegniesz przed nas jeszcze. Krasna grupa jest przed nami. Biegniesz dalej, szeregowy. Tak jest. Kaban tu Irtysz, tak potwierdza, jeden z moich ludzi musiał podjechać za nas. Wszystko ze zgodą HQ odbiór. Kalik, a weź praw mnie. Krasna melduje, jak Mirek dobiegnie, wtedy będziemy ruszać. Przyjął, oczekujemy. Tutaj Irtysz, nie potwierdzam, pojazdy są nieuzbrojone, my jesteśmy pod samym miastem, na razie oczekujcie na zdobycie miasta odbiór. Krasna, pamiętaj o mrzutku, jak Mirek będzie u was. Mam nadzieję, że szeregowy Mirek właśnie dotarł. Lena, okej, okay, możemy jechać. Ja czekam, aż wyruszycie sobie jak wyruszę. Krasna melduje, że szeregowy Mirek dotarł, kontynuujemy dalej na list wzdłuż drogi. Krasna grupa Kalis przyjął, Lena ruszyła, my też ruszamy. Irtysz rusza. Ta główna droga do Akiry od bazy. Tak. Do orbitu Kalis, ile masz taśm, odbiór? Trzy taśmy w plecaku plus jedna na broń. Do orbitu Kalis, Kalis przyjął, trzy taśmy plus jedna załadowana, bez odbioru. Lena, jakieś 70 metrów przed nami. Lena, jakieś 70 metrów przed nami jest moja sekcja Krasna. Ona wraz z czego pierwsza przyjmie na siebie ogień. Sekcja czterech osób. Dobra, teraz przejmujesz czujkę. Stoniu, schowaj się tam za niego, żebyśmy się nie stracili. Tak, panowie, za budynkiem, za budynkiem. Krasna, uważajcie, na list mamy znaki cieplne, nieznane jeszcze, niezidentyfikowany odbiór. Krasna przybyła. No. Kaban tu Irtysz, Kaban uważajcie, bo przed nami znajduje się czteroosobowa sekcja drużyny Irtysz odbiór. Helka. Ostrzał. Krasna melduje, że
Pojedynczy. Są pojedynczy, jest pojedynczy ostrzał w naszą stronę. Ale słyszę helikopter. Krasna przyjął, Krasna spotuj, szukajcie kontaktów. Kaban melduje zakaz cieplny w samym mieście. Krasna melduje, że będzie się poruszać pod mury, pod zabudowanie, ponieważ jesteśmy teraz w otwartym terenie. Krasna, Kalis przyjął, zielone światło. Okej, my też ruszamy. Ruszamy śmiało. Sekunda jest. Ruszamy, ruszamy. Takie mówiliście. Śmiało do przodu, do przodu. Skokami, skokami, panowie. Norbi, 3 na 3, nord, strona muru, kierunek east, ostrzał. Pół taśmy. Pierwszy ze wszystkich oddziałów, Irtysz kładzie ogień na east. Nie recowajcie się, nie jesteście nam potrzebni. Nic się więcej nie ma. Dokładnie, dokładnie. Kładziesz ogień, wedle ustawia. Norbi, jak... Wchodzę. Możliwość podejścia na ile metrów? Już ja po prostu strzałem. Możliwość podejścia na ile metrów jest? W stronę jest? Dobra, biegniecie 120 metrów pod kolejny budynek. Daleko będzie powinien być budynek. 120 metrów. Sekcja Krasna rusza. Dobra, ja osłaniam. Monkeje, ruszacie. Monkeje, Mirki, Berani, Norbi, zamykasz. Sierżancie, na south jest jakaś ten, antena. Bardzo fajnie. Dobry sygnał musi być. Okej, ruszamy. Berani, jestem pod budynkiem bezpiecznie. Kalis przyjął Berani pod budynkiem bezpiecznie. Okej, okay, też będziemy ruszać kierunek east. Mirek, jesteśmy koło ciebie. Irtysz, ruszamy. Wyjść z kompleksu, kierunek north. Po wyjściu z kompleksu na północ, ruszamy east. Krasna grupa rusza. Kurwa, dobra, biegnijcie za mną. Dobra. I szeroko, i szeroko, śmiało szeroko. Ostrza. Dobrze. Wrogi czołg na drodze, Abrams, kierunek east. Pierwsze skrzyżowanie, przodki, strona wrogi ognia. Niszczyć. Niszczysz, a to niszczysz go. Nie widzę. Podbiegnij bardziej na northeast. Ale stoimy na polu. Widzę. Czekaj, bo ja nie mogę, ja mam takie pojebane radio na 5 guzików. Teraz, a teraz spójrz w stronę southeast. Skrzyżowanie. Tam jest schowany. Kaban, oczekuj, mu ja też się tym zajmie. Odbiór tu jest też. Potwierdzam, widzę. Zielone światło, wal. Dobra, co z rupami? Przybiegam. Jeszcze z frontu. Przybiegam, może bluster? Przybiegam. Monkey, melduj. Monkey, to Kalis, melduj. Monkey, zgłasza pojazd zminowany. Może co najwyżej uszkodzony. Powtórz ostrzał. Pojazd co najwyżej uszkodzony, ale nie zniszczony.
Kalis przyjął. Mąki, powtórz ostrzał, powtórz ostrzał, powtórz ostrzał. Koniec amunicji. No kurwa mać. Jeden pocisk? Przyjął, dołącz. Kaban tu, Irtyś, musi tylko jeden pocisk. Pojazd wrogi Abrams uszkodzony, najprawdopodobniej niezniszczony odbiór. Mirek, z tej strony medyk potrzebna, poczekać, żeby się opatrzyć. Kaban tu, Irtyś, pojazd znajduje się na east stronie drogi, tuż jeden zaraz pocisk? Za tym boiskiem. Okej, okay, przemieszczamy się w ruchu, serca kras, naruszacie kierunek nord. Jeden nie trafiłem, drugim bo uszkodziłem, a trzeci wydałem na A10. Okej. Okay. Moja sekcja, skaczemy northwest. Mirek meldował coś o budynku. Śmiało, śmiało Krafna, wedle uznania przemieszczacie się cały czas. Mirek, zgłasz. Mirek zgłasza, jestem ranny, nie potrzebuję medyka. Potrzebuje czy nie? Potrzebuje. Chyba widzę go, jest na southwest. Tam gdzie ten biegnie nasz piechociarz. Słyszę, podeślijcie go do mnie. Jestem northwest od was. Mirek, możesz się ruszać? Okej, już widzę. Tu Galis chyba co niego zaraz. Tak nie da rady prowadzić, Blaster, ty chyba będziesz musiał prowadzić, połączymy się wszyscy w jedną grupę. Dobra. Dobrze. Przy pierwszym w jakimś punkcie, gdzie się zabierzemy, będziesz przyjmować prowadzenie. Okej, okay, prowadź nas kierunek northeast tutaj, na lewą stronę. Przeczesujemy północną część miasta. Okej, do drogi i postój. Bunkier przed nami, bunkier przed nami i... Obsadzone, obsadzone. Tutaj tak, bunkier przede mną, w swojej pozycji. Dobra, tam jest więcej bunkrów, tam jest więcej bunkrów. Zauważacie, mamy pełno punktów przed nami. Te mury nie są stabilne. Tutaj Irtys potrzebuje pomocy w punkcie golf, brawo, na drodze duża ilość bunkrów, odbiór. Na east i do south, tak są rozłożone. Tutaj Irtysz, potwierdzam, lepiej zaatakować w kierunku northwest, punktu golów, brawo, uważajcie, nie wjeżdżacie zbyt mocno w miasto, odbiór. Krasna, jak u was odbiór? Dwa kontakty zdjęte, w tym strzelec w Hambiku. Okej, przyjął, Krasna, przemieszcza się, jestem dalej pod ostrzałem jestem. Krasna, szlakujcie, uderzycie w east, south, east i spójrzcie z drugiej strony, odbiór. Proszę o powtórzenie, komunikacie 4. Krasna, wejdźcie z zabudowania south east i walcie east, zróbcie małe kółko i zejdźcie od drugiej strony. Spójrzcie na te bunkry, coś za nimi, odbiór. Przyjął. Rzucam dymy, przed nas. Okej. Okay. Dowódca Mankiej nie żyje. Tu Kalis przyjąłem, Mankiej nie żyje. Co, bo kurwa, wyjebało ten dymny? Nic nie widzę. Chodź. Dobra. O Boże, jak ty tam tędy przeszedłeś, tam jest... Mogę? Wycofujmy, wycofujmy. Okej. Lepiej się całość zobaczymy. Krasna, uważajcie, nasz czołg jest na północ, northwest. Czy... Pan tu Irtysz, uważajcie, moja sekcja jest z mojej pozycji odbiór.
Okej, jest ta sztaba. Będziemy przebiegać. Krasna chowaj, krasna chowaj. Kaban będzie napierdalał. Kaban jest też przyjął, jest też oczekuje. Trzymaj 10 sekund, jest też przebiega. Dobra, ruszam. Fajnie, tu przeszedł, dzięki bardzo. Okej, mam tu zjedziszy na pojazd. Praca na Luizor 7, kontakt dobry. Co? Drzymy w East, dzwonimy na call w Charlie. Okej, okay, ruszamy, tak? Tak, śmiało. Krasna, przemieszczamy się w wasz 65, kierunek 65, uderzamy na call w Charlie, odbiór. Przyjął. Krasna melduje, że szeregowy Mirek nie żyje. Kalis przyjął, Mirek nie żyje. Krasna, chyba widzę waszego wroga. Wrogowie na east od nas, uwaga. Chowajcie się, chowajcie się. Ze dwóch albo trzech. Uważajcie w ruchu, ale northwest, no northeast. Dobra, osłaniam. Prost czysty. Dobra, kalkulator dajesz. Drugi. Uważajcie, tam jest opis. Jedno tam biegło. Przechodzę. Za mało nas jest, żeby tak się bawić. Teraz na tu Kalis. Moja obecna pozycja to 141189 odbiór. Krasna. Okej, Krasna, tu Kalis, ja na wozu naszego. Proszę o powtórzenie. Kontakty south, zabrano. Tak? Dalej. 100 metrów. Może z tego domku tutaj, to jest wejście. Krasna, uważajcie, na południe, w samym centrum Atiry, wrogi kontakty na biur. Otwieram.
Mieliśmy granat? Do muru, za murem, za murem. Trochę za blisko. Ja dalej nie rzucę. Szpacować trochę trzeba. Możesz wejść do domu, bo się nie. Kurwa. Jestem w budynku jakby co? Tutaj jest dosyć dobrze, dobra pozycja. Teraz odbiór. Berani odbiór. Nie żyje, wszyscy nie żyją. Ja nie puszczę. Pojazdy nas wali. Potwierdzam, pojazd na west, pojazd na west. Irtysz do HQ, podaj rapportacyjny odbiór. Uwaga, tutaj Irtysz do HQ, została tylko jedna osoba z Irtyszu, wszyscy nie żyją. Jestem na pozycji w mieście Atira, na pozycji GB. Golf Bravo, powtarzam, Golf Bravo. Irtysz do HQ, przyjąłem. W mieście Atira znajduje się wrogi pojazd na South West. Przyjąłem. Ktoś tu jest? Halo? Halo, żyjecie? Swoi, jestem w starej szopie. Uważajcie, tu pojazd jedzie i pełno kontaktów. Wiem. Dobra, okej. Cała moja drużyna z kabana jedynki zginęła. Zostałeś sam? Tak, zostałem sam. Kaban... Meldowałeś na HQ? Nie wiem, jakie radio. Okej. Tutaj Irtysz, kaban został zlikwidowany całkowicie, została jedna jednostka, pojazd zniszczony, odbiór. Za nami jeździ. Lena, tu HQ, mam do was prośbę. Jeżeli możecie, jesteście w stanie zatrzymać się i gdzieś bezpiecznie... Ty, czekaj, bo ty dostałeś plecy. Połóż się. Odbiór. Czemu nie mogę? Okej, dobra, dostałeś, ale będzie okej z tobą. To ja nie wiem, ja raz dostaliśmy, się nic zapadło, to zacząłem uciekać. Krzyczę do strzelca, żeby też uciekał, bo nic i tak nie zrobił. Przejdź na 50, tam jest HQ. Ja cię podam. Tutaj Irtysz podaje, iż kaban znajduje się obok mnie, nikt nie przeżył poza jedną osobą.
No właśnie nadaje. Aha, dobra. Nadałeś, że kawa zniszczona, okej. Okay. Ale oni chyba mnie nie słyszą. Irtysz do HQ, jak przyjąłeś odbiór? Na razie mamy problem z komunikacją. Nie mamy zasięgu, ale zaraz się z wami skontaktujemy. Przyjąłem. Masz jakiś dym albo flarę? Nic nie mam. Ja tam dostaję ostrzał z drugiego Apacza w punkcie Golf Delta. Ja tam dostaję ostrzał w punkcie Golf Delta z drugiego Apacza. Nie mamy broni przeciwlotniczej. Prosimy o... Ile was zostało? Uważaj, wroki Apacz lata. Ja zostałem tylko sam. Proszę o wsparcie na Golf Delta. Na Golf Delta wrogi Apacz. Odbiór. HQ to Mi 24, w tej chwili jesteśmy nieoperacyjni, mamy problemy z lądowaniem na lotnisku. Uwaga, Apacz nawraca, Apacz nawraca, uważajcie. Blisko. Lena tu HQ, jeżeli jesteście w stanie, ukryjcie się w jakichś budynkach, zostańcie w mieście, oderwijcie kontakt, odbiór, albo bez odbioru. Jesteśmy w budynkach, jesteśmy. Strzela do nas. On jest na east, spróbuję go ściągnąć. Na east? Ściągnięty. South east. Spoko. Nie wiesz, czy ten pojazd jest rozjebany? Tu HQ, czy możecie podać raport, co się stało z kabanami? Odbiór. Kaban jeden zginął, a jeden był na coś tym, był rozwalany. Tutaj Irtysz, kabat jeden został zniszczony, jeden załogant jest koło mnie, koło Irtysza. Jest nas łącznie dwie osoby. Irtysz to HQ, postaramy was sklecić z Leną, ale w chwili obecnej jest to niemożliwe, mają kontakt w punkcie Golf Delta, wrogi Apacz, odbiór. Przyjąłem. Tu HQ, zrozumiałem, bez odbioru. Jesteśmy w punkcie Golf Charlie. Czyli jesteśmy 141. Golf Charlie, dokładnie. Ja trochę się zagubiłem tutaj na tym mapie. 141. Jesteśmy na east od Golf Charlie. Biała 186. Droga. Biała droga, skrzyżowanie. Mi 24, tu HQ, podajcie raport sytuacyjny, odbiór. Powiedz mi, co tu się stało? Ten czołg przyjechał skąd? Z miasta? Z West, ale on jeździ po całym mieście. I Apacz nad nami lata. Myśmy myśleli, że tutaj są nasze jednostki, wiesz, i... I tutaj się nie patrzyliśmy, dalej ciągliśmy. No powiem ci tak, sytuacja jest chujowa. Jak będzie odwrót, to będzie dobrze. Jak uda się zrobić odwrót. To ten Apacz nam uniemożliwi. Czekaj. Pomijajcie, serw to HQ, proszę o raport sytuacyjny, odbiór. Spróbuję podejść, poczekaj, tutaj spróbuję podejść do dowódcy, zobaczyć co on ma w plecaku. Nie wychodź, nie wychodź. Wchodzę, uwaga, są wszędzie, uważaj. Jeszcze jeden, jest na northwest. Zamykam drzwi. HQ, Lena tu HQ, jeżeli jesteście w stanie, podajcie raport sytuacyjny, odbiór. Ty masz plecak? Nie. To trzeba było brać cały plecak? Nie było. Skończyły się. Ale tutaj, od dowódcy. Nie było czasu, człowieku, przecież tu są wszędzie kontakty. Lena zgłasza, zostaliśmy całkowicie wyrżnięci. Zostałem tylko ja, dowódca Hortka oraz kaplar Radrix. I chowamy się po budynkach. Niestety Apacz wyrżnął nas praktycznie do cna. Spróbujemy jeszcze... Nie wychodź, on jest tutaj na northwest, krąży. Nic tam więcej nie zostało. Lena,
tu HQ, zrozumiałem. Bez odbioru. No i chujowo no. Żyjesz? Oczywiście, że żyję. Chodź tutaj, zrobimy sobie grupę, kurwa, żebyśmy widzieli. Nie, to nie działa. Co nie działa? Nie ma. Co ty pierdolisz? No nie ma. Od kiedy? No, od ostatniego... Dobra, chuj. Update do GPS-a. Zlikwidowałeś tego w krzolach na Nord? Mi 24 tu HQ, Mi 24 tu HQ, odbiór. Gdzie jesteś? Mam dymne. Okej. Okay. Plecak masz? Mam plecak. Tam były jeszcze długie radio było. Długie radio? A, tych ruskich kurwa nie rozumiem. To było od oficera. Okej, okay, spoko, spoko. Tutaj Lena, jest tutaj Lena, czy możecie nam zapewnić wsparcie w punkcie Golf Delta w postaci medyka, odbiór. Wrogi pojazd. Lena, tu HQ, powtórz komunikat, odbiór. Czy jesteście HQ nam w stanie zapewnić wsparcie medyczne w punkcie Golf Delta, odbiór. Lena, tu Irtisz, obecnie wszystkie oddziały się posypały. Nie jesteśmy w stanie wysłać żadnej jednostki medycznej do was. Odbiór. Ty jesteś medykiem? Nie. Bez odbioru. Nie jesteś medykiem, nie? Nie, nie, nie. Fajnie. Tutaj Irtisz do Leny. Jesteśmy w punkcie Golf Charlie na South West. Od naszej pozycji poruszać wrogi pojazd opancerzony. Uważajcie. Kurwa, źle powiedziałem. South, ale chuj. Nie będziemy tutaj czekać na śmierć, co? A gdzie jest reszta jednostek, bo ja... Jedna idzie do Jola 1. Irtisz, tu HQ, jak mnie zrozumieliście, odbiór. Tutaj Irtisz, absolutnie nic nie słyszałem, proszę o powtórzenie. Irtisz, tu HQ, proszę o przemieszczenie się do punktu Kilo 1. Stamtąd zostaniecie podjęci przez Urala, odbiór. O. Tutaj Irtisz, przyjąłem głośno i wyraźnie, wykonuję bez odbioru. Uważaj na kontakty. Inżynier jednostki Irtisz. Przez budynki. No, idą w kierunku Kilo 1. Bez odbioru. Czekaj, wyjrzę, zobaczysz, czy coś jest. Moskwa, tutaj Lena. Jest czysto. Cały czas przy Janki 1. Dobra, daleko biegniemy, Janki 1, dosłownie na północ. Czy możecie nam jakoś pomóc, jakkolwiek, czy to już jest kurwa koniec? Mój człowiek nie może chodzić, nie mogę się z nim przemieszczać. Żyje, dawaj. Z punktów oddalonych więcej niż 500 metrów. Na Nord, dawaj. Nawet mniej. Gdzie jesteś? Żyje, spoko. Tylko nie wiem skąd mnie coś napierdala. Uważaj, wrogi pojazd. Żyjesz? Żyję. Wrogi pojazd na East. Kurwa, czołg. Będziemy was próbować jakoś podebrać. Czy nadal nad wami leci śmigłowiec Apache, odbiór? Tutaj Irtisz na East, blisko od naszej pozycji, atakuje nas wrogi czołg. Jesteście w stanie się przemieścić do punktu Kilo 1? Odmawiam.
12 lat, a mam... Jesteśmy mam na plecach swojego człowieka. Będę się przemieszczał w kierunku północnym do punktu Golf Alfa przez punkt Golf. Brawo, do punktu Kilo 2, a następnie, jeśli da radę, to tylko Kilo 1, ale wątpię, że w ogóle do połowy drogi dojdę. Także Lena przemieszcza się do północy, do miasta, do centrum. Witaj. Matiry. Widzisz go? On... Dobra, teraz jest nasz czas. Za te mury, dawaj, szybko. Do środka może. Nie, może nie być wyjścia. Kurwa. Jest wyjście, jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, tutaj chwila przerwy, bo jest otwarty teren. Gdzie my jesteśmy? 139. 190. Jest tu HQ, jak mnie słyszycie? Odbiór. Tutaj Irtysz do HQ, jesteśmy w punkcie Kilo 2, Kilo 2. Na pozycji Golf Bravo, na północ od tej pozycji, znajduje się wrogi czołg. Będzie stamtąd was jakaś szansa, by dostać Uralem, czy niezbyt? Odbiór. Tutaj Irtysz, zmierzamy do punktu Kilo 1. Prawdopodobnie tamta pozycja będzie bezpieczna. Elena, tu HQ, jak u was wygląda sytuacja? Dalej jesteście oszaliwani przez zachód? Północny zachód, tak. A, patrz, już dawno poszedł w niepamięć. Teraz niosę swojego człowieka na plecach i zmierzam w kierunku Golf Alfa, następnie Golf Bravo, odbiór. Czekaj, ja zamelduję im. Tutaj Irtysz do Lena. Zalecam ominięcie punktu Golf Bravo, gdyż znajduje się tam wrogi czołg. Polecam ruszać na west. Dawaj. Przyjąłem, jakoś to ominę. Czy potrzebujesz jakiejś pomocy? Możemy się cofnąć i pomóc ci. Lena, ja mam tu HQ, czy punkt Kilo 3 został oczyszczony? Odbiór. Potwierdzam. Dobra. Jestem pod ciężkim odstrzałem. Lena, jeżeli jesteście w stanie, ewakuujcie się do punktu Kilo 3. Jak będzie, to tam poinformujcie mnie. To jest Kilo 1? Potrzebuję natychmiast pomocy medycznej, jeśli... Nie, to nie jest Kilo 1. Bo medyk musi pomóc mojemu człowiekowi, którego niosę cały czas na plecach. Gdzie mam się udać? Czy na pewno w Kilo 3 otrzymam pomoc? A nie, to jest ten. Musimy biegnąć teraz na west. Tak, tylko że nasz jeden... Ja wiem, ja czy ktokolwiek ma medyka w drużynie? Tutaj Irtysz, odmawiam. Nie posiadamy medyka. Irtysz, gdzie jesteście? Na jakiej pozycji? Nasza pozycja to Kilo 2. Powtarzam, nie posiadamy medyka. Odmawiam, nie posiadamy medyka. Mamy dalej biegnąć na Kilo 1, czy co? Nie, poczekaj, poczekaj, bo on tam... Tak, bo coś idzie na Kilo 1. Ja mam odbiornik, wiesz? Okej, okay, ale to jest zwykły Ural. Nie. Nasz. On nie mówi, żeby potrzebuje pomocy, tak gdyby nazwał, zawołał, nie? To chuj, biegniemy dalej na Northwest. To jest Ural, który ma nas ewakuować. Do wszystkich oddziałów Atirze, ciężarówka ewakuacyjna w punkcie Kilo 1. Powtarzam, ciężarówka ewakuacyjna w punkcie Kilo 1. No tutaj Irtysz, przyjąłem, mamy jeszcze do ciebie 300 metrów, już już biegniemy. Tutaj Lena, jestem w punkcie Golf Echo, Golf Echo. Nie opuszczajcie nas, jestem ze swoim człowiekiem, spróbuję do was dotrzeć. Dajcie mi jakieś kurwa 5 minut. Kurwa, nie wiem. Jesteś? Gdzie on kurwa jest? Gdzie ty biegniesz?
Alo! Kaban, zatrzymaj się. Gdzie ty biegniesz? Do tej ciężarówki. Czy źle biegnę? 135, 19, 2, dobrze biegniesz. Sorry. No. To ja się pogubiłem. A widzisz ją? Jest, jest. No, tak jest. Tutaj IRT już do ciężarówki, podchodzimy od pozycji North. Lena do wszystkich jednostek, mój człowiek... Mój człowiek umarł na moich rękach. Jestem w punkcie, przy punkcie Golf Charlie. Niedługo będę w punkcie Kilo 2, a następnie Kilo 1. Jesteśmy swój. To HQ, zrozumiałem. Do zawioru. Co on mówił? Golf Charlie, później Kilo 2. Kilka jeden, czyli wypadałoby zaczekać. No. Jest tam jakaś szansa, żeby go tam bliżej podebrać? A jakbyśmy go skierowali, chociaż nie wiem, te tereny nie są zbadane na północ, tam gdzie jest to miasto Friend. Jakbyśmy go skierowali tam w ten las i byśmy podjechali tą drogą na północ, to może by coś z tego wyszło, ale te tereny chyba nie są zbadane, co? No ja nic nie wiem o tamtych terenach, rejonach, nie wiem, tam te śmigło musiało tam ten przelatywać, ale nic nie meldowało chyba. Tutaj Irtysz do HQ zgłosił. Irtysz tu HQ odbiór. Mam pytanie, czy na północ od Atiry znajdują się jakieś wrogie jednostki, czy ten teren jest rozpoznany? HQ, znaczy Irtysz to HQ nie potwierdzam odbiór. Okej, okay, przyjął. A jak na południu sobie radzą? Podobno też dostają baty niezłe. Ostatnio ocalały z Leny, ma jakieś 500 metrów do Kilo 1. Tutaj Irtysz, słyszymy Cię, oczekujemy na Ciebie. Prawdopodobnie też straciliśmy wszystkie jednostki pancerne, zostały tylko tam jakieś resztki drużyn. Słuchaj, ja jestem jedną osobą z Irtyszu, a Szymura jest jedną osobą z Kabana jedynki. Kaban dwójka w ogóle na początku jakby przed tego samolotu to został wyeliminowany doszczętnie. Kapralu, a z jakiej jednostki wy jesteście? Inżynieryjnej. Aha, okej. Okay. I też straciłem jednego człowieka i też zostałem sam. Okej. Okay. Jesteśmy farciarzami. Gorzej jak dowództwo uzna to za tchórzostwo, no. Nie, jakie tam tchórzostwo? Ja tam siedziałem przy dowódcy i rozważają właśnie odwrót. To se nic nie naprawiałeś. Trzy ciężarówki naprawiłeś. Cztery, o. Pięć ciężarówek. To się narodzi dzisiaj. No, potem... To chyba wszystkie w bazie, co? No niektórych niestety się nie dało naprawić. Ale wszystkie Urale, które się dały, to naprawiłem. I tam jest parę ciężarówek. Ja wiem, że jedną ciężarówkę przyjechałem swoim kabanem, nie? Nie wiem którą, ale... Tutaj Irtysz do Lena, mamy kontakt zwrokowy. Przyjechałem. Na Istys. Następny ma wyczerwioną broń. Granatnik. Jakiś fajny celownik.
No przez płotek nie przejdzie. Jeszcze co? Czy kurwa śmiejesz, Pionku? Szeregowy? A nie, to sierżant. Chyba przeżyłem. No. Szeregowy, kurwa? To było do blastera. Jak sierżant wybaczy. Cześć, sierżanci, zapraszam, pakujcie się do ciężarówki, musimy się ewakuować na szybko. Zacięłem całą swoją drużynę, ostatni zmarł mi na moich plecach. Ja pierdolę, piekło. W wazie. Ktoś jeszcze przeżył? Z tego miasta już nikt. Na południu są też rozproszeni i rozjebani. Przebiegając Jank 1, przemieszczałem się przez Golf Echo, przez Golf Czarny, to słyszałem ten jakiś pojazd, napierdalał do miary życia. No to był ten, pojazd opancerzony, transporter. Do nas też napierdalał, nam pół drużyny wyjebał. Znaczy pół, całą. Ciężarówka ewakuacyjna to HQ, odbiór, zgłaszam. HQ, czy wasza ostatnia pozycja się zmieniła? Czy mam się udać do waszej ostatniej pozycji, odbiór? Wszystkie opowiedzcie swoją pozycję od góry. Ciężarówka ewakuacyjna. Tutaj udajcie się do bazy na Wotygie. Odbiór. Przyjąłem, mamy jakieś mieście na górę. No tutaj wszystkie zrozumiałem z góry. Są nasze wojoki. No dobra, południe. Dobra, odmeldować się, czekajcie w swoich pokojach jeszcze na chwilę. Ja chciałem zrobić krótkie pożegnanie. Przyjąłem. Co pani do co z oddziałami na południe? Oddziały na południe dotarły do bazy Kurski, również się odmeldowały. Czy? Na chwilę obecną to jest koniec operacji po prostu.
by ciężko tam było? Przejebanie. Traciłem człowieka po człowieku, ale tak wiesz. Po kolei, nie że wszystkich naraz, tylko... Najgorsze, najbardziej przejebane to był ten apas na końcu, kurwa, strzał nas wszędzie, byliśmy, tylko wychylaliśmy się z tych budynków, to napierdalał cały czas, szukaliśmy tej stacjonarnej, znaczy tej przenośnej wyrzutni z igły, ja ją znalazłem, potem Radix dostał tak ciężko, że nie mógł chodzić, zemdlał, potem niosłem go na plecach, do punktu mniej więcej Gorf Charlie go przeniosłem, no i tam już mi zmarł i już sam dobiegłem do kilo jeden. No tam mieli wysyłać do was wsparcie śmigłowce, ale tam słyszałem, że mieli jakieś problemy z lądowaniem i później się kontakt z nimi urwał. Dobra, czy są już wszyscy, którzy grali? Dobra, to w sumie kończymy. Wszyscy, którzy zostali na PS-ie. No dobra, to dzięki z chłopaki. Dzięki. Dobra, panowie, z tego miejsca chciałem wszystkich przeprosić za niepowiedzenie tej misji. Nie będę tutaj mówił żadnych pięknych słów i nie będę owijał w bawełnę, po prostu nie podołałem.